Pewnego razu, kiedy na niebo wzeszedł księżyc, a w jaskini rozbójnika Rumcajsa było ciemno jak w beczce, nagle rozległo się... Au! Czy to ty, Rumcajs? Skądże. A może do naszej jaskini wdarł się wilk? Albo inne jakieś zwierzę? Rzekła Hanka i zaczęła świecić latarnią po wszystkich ciemnych kątach. Aha! To wy nie dajecie mi spać. Tak! A teraz wyjdźcie sobie, ile wlezie. No tak, wszystko to bardzo piękne. Powiedział rano Rumcajs, drapiąc się jedną piętą o drugą. Ale skąd ja wezmę teraz nowe buty? Hanka wcale się tym nie przejęła. Pójdziesz do lasu, napadniesz na szepca, zabierzesz mu buty i spokój. A teraz przypatrz się dobrze, Hanko. Święty Jacku z pierogami. Przecież to jesteś ty. A tak, to ja. Jak widzisz, byłem kiedyś szewcem. I dlatego, Hanko, przysięgam ci, że na szewca nigdy nie podniosę z bujeckiej ręki. Nawet gdybym miał chodzić boso. Boso! Nikt tego nie wie, jak to się po lesie rozniosło, ale za chwilę na polance przed zbójecką jaskinią pełno było jeleni, sarenek i wiewiórek. Siedział tam nawet jeden dzik, a z kamieni zerkały jaszczurki. Wszyscy przyszli popatrzeć, jak rozbójnik Rumcajs będzie się uczył chodzić boso. Wyszło na niebo słońce, a w chwilę po nim Rumcajs wyszedł z jaskini. Wciągnął głęboko powietrze w płuca i zrobił pierwszy krok. Ładny z ciebie rozbójnik. Ze wstydu nie będę mogła się pokazać nawet przy studni. Co z ciebie w ogóle za rozbójnik? Coś ty właściwie w swoim życiu zrabował. Ściągnąłeś trochę wiatru do skórzanego worka. Potem to czerwone jabłko z książęcego grodu. Gwiazdkę z nieba, która się nikomu na nic nie przydała, zatknąłeś na bramie. Ot tak, dla zdoby. Skoro mówisz, że nie podniesiesz ręki na szewca, to ja sama wybiorę się na rozbój. Zaczekaj, słyszysz? Ja nie chcę, żeby moja żona była rozbójnikiem. Ale ponieważ był boso, nic więcej nie mógł zrobić. Kiedy Hanka doszła do skrzyżowania dróg, zobaczyła majstra szewskiego, Hadiatkę. Poczciwina szedł drogą z Jiczyna. Hanka zebrała garść czarnych jagód, rozgniotła je w rękach i pomazała nimi twarz, tak jak to robią zbójcy. Hadiatko niósł na kiju parę długich butów, a były to buty nie byle jakie. Na uszach do wciągania miały zawieszoną karteczkę z napisem: to najlepsze w świecie buty, ładne, mocne i podkute. Hanka zastosowała zbójecki chwyt łapu-capu i kij był pusty. Majster nic nie zauważył i szedł sobie spokojnie dalej. O, do licha, jaka piękna robota! Zawołał z uznaniem Rumcajs, kiedy zobaczył te buty. Jak ulał! Szepnął i zrobił krok. Dokąd tak pędziesz, Rumcajs? Hanko! Ojej, to są zaczarowane buty. Nie mogę ich zatrzymać! Tak więc buty przyprowadziły Rumcajsa aż przed drzwi jego dawniejszego kramiku.
na których wisiała tablica. Z powodu obrazy nogi starosty zamknięte aż do śmierci. Aha, to takie buty, powiedział Rumcaj do butów. A buty tupnęły, że tak. I tak się to skończyło. Rumcajs zerwał tabliczkę, siadł na szewskim stołku, założył pocięgiel na podarty but i zaczął przybijać flek za flekiem. Rumcajs, kim ty właściwie jesteś? Szewcem czy rozbójnikiem? To jasne, że jestem szewcem. I jak Jiczyn Jiczynem nie było nigdy lepszego szewca nad Rumcajsa. Tak orzekli wszyscy szewcy, a to coś znaczy, prawda? Dobranoc.